Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z poetą, z pisarzem. Gościmy dzisiaj Artura Nowaczewskiego. To jest w moim odczuciu przedstawiciel młodego pokolenia, no ale oczywiście dwudziestolatkowie nie podzielają tego stanowiska. Artur Nowaczewski urodził się w roku 1978. Na ogół się go wymienia w duecie z Szymonem Babuchowskim, mniej więcej rówieśnikiem. Na mapie poetycki, którą kiedyś dołączono do jednego z wrocławskich czasopism literackich, funkcjonowali na prawicy poetyckiego świata. Jeżeli w ogóle te kategorie byłyby tutaj stosowne, nie sądzę, prawdę mówiąc. Najbardziej chyba podobała mi się książka krytyczno-literacka Konfesja i tradycja, a chciałabym tutaj promować może nie tyle poezję, nie mam takiego podejścia komercyjnego do literatury, ale chciałabym popromować Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, gdzie te bardzo cenne, ciekawe książki można na miejscu poczytać. Nie musi się być studentem ani pracownikiem uniwersytetu. Można na miejscu korzystać, legitymując się tylko dowodem osobistym. I tam mamy tę wspaniałą, nonkonformistyczną książkę, serdecznie gratuluję, Konfesja i tradycja. Książkę krytyczno-literacką, obnażającą zakłamanie, które towarzyszy nagrodom literackim. Paradoksalnie debiutancki tomik chciałabym rekomendować do nagród literackich. To jest tomik Commodore 64, tomik z 2005 roku, wydany przez Bibliotekę Toposu. To jest, jak przypuszczalnie osoby interesujące się literaturą współczesną wiedzą, przejaw czegoś, co nazywano czebolami w życiu literackim. Mianowicie pojawiły się po 1990 roku fuzje wydawnictw i czasopism. Poza tym takie czasopismo literackie powinno mieć wydawcę. W związku z tym tutaj mamy trzy instytucje: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, wydawnictwo książkowe i serię zarazem Biblioteka Toposu oraz dwumiesięcznik Topos. Z tym dwumiesięcznikiem jest luźno związana sytuacyjna grupa literacka Topoi. Można w internecie, wpisując to greckie słowo TOPOI, można poczytać autoprezentację kilku poetów. Najbliższy nam geograficznie jest Adrian Gleń z Opola. Mamy tam i poetów z Pomorza średniego pokolenia, i młodszego pokolenia autorów z południa Polski, z Warszawy. Wśród nich nasz dzisiejszy gość. To jest, jeśli myśleć o poezji, poezja nacechowana autobiografizmem, trochę nostalgiczna, podszyta ironią oczywiście, bo jak można z nostalgią wspominać stary model komputera. Mamy w dorobku naszego autora, oprócz książek poetyckich, tej właśnie Commodore 64 dostępnej w bibliotekach, w tym wypadku także w Ossolineum, mamy tutaj na miejscu elegię dla Iana Curtisa, taką książkę świadczącą o fascynacjach muzycznych. Mamy ten najnowszy tomik Kutabuk. Tytuł stanowi jednocześnie nazwę zespołu muzycznego, ale jeszcze autor nam będzie pewnie wyjaśniał, jak to się wszystko wiąże, ten tytuł i ten zespół, z hobby, z chodzeniem, podróżowaniem, chodzeniem właściwie nie tylko turystycznym, ale w jakimś sensie sportowym. Poza tym można też poezji Artura Nowaczewskiego spodziewać się w antologiach. Nie pamiętam, czy jest antologii smoleńskiej, nie sprawdzałam przed wyjściem z domu. Nie ma wierszy smoleńskich, więc nie ma. Tak. Natomiast jest w Konstelacji Toposu, którą mam w domu, ale nie wzięłam. Wzięłam rzecz, która się doskonale nadaje do promowania poezji wśród znajomych, nie mówiących po polsku.
sześciu poetów, 28 wierszy, dwujęzyczna edycja Biblioteki Toposu. I tutaj, o właśnie, to jest ta konstelacja piękna. Natomiast ta dwujęzyczna edycja też się nam tutaj przydaje. Mamy w skrócie zarys biografii dorobku, który się ukazał przed rokiem wydania 2011. Mamy tytułowy wiersz Commodore 64. Mamy też jeszcze jakieś fragmenty elegii dla Iana Curtisa. Także, że jest to jakaś okazja, żeby poobcować nawet z tym dorobkiem w przekładzie. Był też tłumaczony na inne języki, na czeski na przykład, na kilka języków. Oprócz dorobku poetyckiego, nasz gość ma dorobek literaturoznawczy, wspomniałam o tym krytyczno-literackim, ale poza tym ogłosił dwie książki o charakterze literaturoznawczym, przede wszystkim doktorat, to właśnie dzisiaj pokazywałam jako wzór doktoratu. Doktoraty nawet obronione dzielą się na te, które są jakoś obronione w poczuciu godności i komfortowo, i na takie niestety czasami ciągnięte za uszy. To jest ten przykład dobrego doktoratu, porządnego, z godnością obronionego, wydanego, bardzo pożytecznego. Wiem, że te zainteresowania są kontynuowane również przez młodszych badaczy. Gdzieś tutaj się pojawia w okolicy ktoś, kto chciałby pisać doktorat na temat motywu Flanera w eseistyce. Także, że jest to książka po prostu inspirująca. Nie czytałam, przyznam, czegoś, co wydaje mi się przejawem regionalizmu. Nowy regionalizm jest w tej chwili bardzo nośny, respektowany także w stołecznych ośrodkach. Mianowicie to są trzy miasta, trzy pokolenia. Książka z 2006 roku dotycząca Gdańska, Gdyni, Sopotu w literaturze. I wreszcie trzeba byłoby powiedzieć jeszcze właśnie o tym naukowym warsztacie, o naukowych zainteresowaniach. Artur Nowaczewski jest adiunktem, zajmuje się literaturą współczesną, antropologią literatury. Czy można by było się tutaj zapytać o to właśnie, jak pan rozumie tę antropologię literatury, jak pan ją uprawia? Czy w zasadzie jakoś nie jestem przywiązany do antropologii literatury. Im dłużej zajmuję się literaturoznawstwem, tym bardziej doceniam starą polską hermeneutykę i tam te moje zainteresowania się przesuwają, żeby skupiać się na pojedynczych tekstach, żeby odczytywać dokładnie autorskie jakieś przesłania, spotykać się z tekstem sam na sam. Te badania kulturowe mnie obecnie tak mniej interesują, chociaż no, w wcześniejszych swoich książkach lubiłem taki szeroki oddech, ogarnąć wielu autorów, zobaczyć jakieś procesy historyczno-literackie. I chyba nawet nieźle mi się to udawało. Natomiast z wiekiem zacząłem dojrzeć na tym, żeby się skupiać na pojedynczych tekstach, jakichś ulubionych autorach. Może to też jest wyraz tego, że doszedłem do wniosku, że już wszystkiego, co zostało wydane, nie przeczytam, że te raczej trzeba się redukować, zawężać te swoje zainteresowania badawcze, niż rzucać się z motyką na słońce, na wszystko. Ta antropologia w takim pierwszym skojarzeniu byłaby czymś egzotycznym, byłaby spotykaniem ludów mieszkających gdzieś daleko na innych kontynentach. I tutaj wydawałoby się, że ten czas, kiedy był pan chłopcem,
12-13-letnim, kiedy wyjechał pan z rodzicami do Korei i tutaj zostawił pan taką relację niedawno wydaną. 2 lata w Fenianie, Lampa i Iskra Boża to wydała, to jest tom prozy, pokazujący właściwie świat, który już zupełnie odszedł w przeszłość bezpowrotnie, bo ta Korea Północna zamieniła się w kraj jeszcze bardziej opresywny i jeszcze biedniejszy niż to było w czasach schyłkowego komunizmu w okresie zimnej wojny. Czy to byłaby jakaś inspiracja do badań antropologicznych w ogóle, może niekoniecznie do antropologii literatury, ale w ogóle do jakichś zainteresowań antropologicznych? Znaczy, zacząłbym tak, że u mnie te wszystkie pola aktywności się przenikają, tak? Była mowa o książkach literaturoznawczych, była mowa o tomikach wierszy i o tej książce koreańskiej. No i nie biorę się za tematy, które są jakoś egzystencjonalnie obce. Dlatego no to wyglądało tak, że magisterium to była ta książka o literaturze wybrzeża, gdzie rozpoznawałem ten świat, który jest mi najłatwiej dostępny. Te ulice Gdańska, Sopotu i Gdyni, które były opisane, były jakieś świadectwa topograficzne zawarte w utworach miejscowych pisarzy, jakiś jednak proces tworzenia się środowiska, jakiejś narracji o miejscu, więc to było jakoś biograficznie z moim życiem to było związane. Potem no to zainteresowanie przeszło w tego flanera, czyli tę postać, która się po ulicy porusza. Wywędruje i powiedzmy ulica jest tą jednostką do poznania, też taka figura typowa dla literatury modernistycznej. Wyjście na ulicę jako w kontrze do takiej literatury sensu stricto zamkniętej w książkach na papierze czy w jakiejś konwencji, więc taka ścieżka odświeżania tej literatury jakimiś takimi sokami wprost z przestrzeni miejskich, z rozpoznawania środowisk niekoniecznie bliskich no, elitom kulturalnym. W tej książce o flanerze była mowa sporo o Marku Nowakowskim, o Chłasce, o Tyrmandzie, takie były tematy, oczywiście poezja Białoszewskiego, więc wszystkie takie jakieś wyjścia poza świat literacki, może próba jego poszerzenia. I to też mi było bliskie, tak, funkcjonowanie w dwóch światach, jednocześnie poszerzania jakiegoś swojego zaplecza obecnego, a drugie no to uporczywe dreptanie po miastach różnych, po ulicach. Próba też przyjrzenia się, jak to, co jest naszą rzeczywistością, no przemienia się za pośrednictwem literatury. Więc to taka próba poruszania się po tej granicy. Oczywiście ta książka koreańska jest tutaj ważna jakoś w moim dorobku i w sensie jakiegoś rozpoznania no, tej mojej biografii wydaje mi się kluczowa, bo jakoś to absurdalne, tak, przeniesienie się w zupełnie inny świat. Świat reżimu komunistycznej Korei i tutaj jeszcze mogę dodać, że uczęszczałem tam jako między 11 a 13 rokiem życia do szkoły radzieckiej, to były ostatnie 2 lata istnienia Związku Radzieckiego. Przeniosło mnie 40 lat wstecz, także miałem jakby za pośrednictwem
nauki szkolnej i doświadczyłem świata, jakim mogli doświadczać ludzie w latach 50. Na których moi koledzy, którzy urodzili się w Związku Radzieckim, doświadczali w swojej edukacji. Doświadczenie zupełnie no, nieprzekładalne dla moich rówieśników, którzy no, w zupełnie innych realiach się wychowali. To też była taka szkoła jednak przyglądania się różnym mechanizmom, czy to propagandowym, czy no, rozpoznawania takiego teatru ludzkich zachowań w różnych sytuacjach. Jednak doświadczenie tego, że no, nie ma jakiegoś takiego systemu myślenia, który ogarniałby całość świata, że jesteśmy zderzani z innymi sposobami myślenia, czy z innymi ideologiami, że no, jakoś to w tej mojej nastrojnej głowie musiał się konfrontować, zderzać. Jakieś oczywiście próby syntez musiałem jako chłopiec spróbować dokonywać, a już nie za bardzo mi to wychodziło, ale na pewno pozwalało mi lepiej zrozumieć ten inny świat. I też naznaczyło mnie to w ten sposób, że moje zainteresowania jakieś literackie i podróżnicze, one ciążą jednak wokół Europy Środkowo-Wschodniej, wokół Bałkanów, całego tego obszaru języka słowiańskiego, bo to też było doświadczenie obcości języka, jako ktoś, kto zupełnie języka nie znał rosyjskiego, stan z dnia na dzień posadzony w ławce szkolnej. Dostałem zeszyty, tetradi, tak, uczebniki. Miałem się z dnia na dzień nauczyć rosyjskiej gramatyki. Przez parę miesięcy siedziałem jak mumia w tych zajęciach, po czym ten język nagle po paru miesiącach się no, zabrzmiał w mojej głowie po prostu. Jak nie rozumiałem nic, nagle zacząłem rozumieć wszystko i już zacząłem mówić, tak? Więc nie było jakiejś takiej mozolnej nauki języka, że każdego dnia jakieś 20 nowych słów, tylko no, chodziłem, przebywałem w tym środowisku, aż nagle zacząłem wszystko rozumieć i mówić. Takie doświadczenie zupełnie dla mnie wtedy niezwykłe. I to mi pozwoliło też lepiej wsłuchiwać się w te inne języki. Czasami spędzam wieczory na tym, że słucham muzyki czeskiej, ukraińskiej, krajów dawnej Jugosławii. Dla samej jakby przyjemności z obcowania z tymi językami. I tutaj już przechodzimy do tych moich zainteresowań poetyckich, własnych prób poetyckich, że dla mnie bardzo istotne, jeżeli chodzi o wiersze, o poezję, jest jednak to brzmienie słowa. To i żebym ja jakiś wiersz uznał zupełnie za swój i jakoś dołączył do tego, co publikuję w tych książkach, to musi dla mnie brzmieć, tak? Ale też brzmieć w głośnym czytaniu, w jakichś próbach recytacji czy melorecytacji. Dlatego z tą powiedzmy najnowszą polską poezją, którą oczywiście znam, czytałem, mniej więcej mam orientację, co piszą moi rówieśnicy i ludzie młodsi, jakie poetyki są obecnie modne. Jednak w większości pochodzę z dystansem. Zawsze dla mnie to jednak taką próbą. Zastanawiam się, patrzę na te wiersze i no jak to będzie brzmieć, jak to będzie głośno, czy ten rytm tego wiersza jest ciekawy, czy coś się tam brzmieniowo dzieje, czy wiersz idzie no, dosłownie
tak jakby się czytało gazety, jest monotonny, zanudzający, usypiający. Tego jest bardzo, bardzo dużo w naszych wierszach współczesnych. Więc poszedłem w jakieś takie różne strony. Ale jak muzyka, no to oczywiście trzeba się zapytać o ten udział w tej grupie muzycznej. Trzeba pomyśleć o tych fascynacjach muzycznych, które są tutaj obecne, w tej elegii. Dlaczego taki wybór, jak to się stało i jaka jest estetyka grupy Kutawy? Nie, to może tak powiem. Tak, właśnie jak to się do siebie maczy, to jest kontynuacja. Chronologicznie, tak. Rey Elena Curtisa to jeszcze był tomik, kiedy jeszcze z moimi przyjaciółmi muzykami nie współpracowałem i nigdy nie myślałem, że będę wykonał swoje pierwsze z muzyką. Natomiast to już był początek traktowania muzyki jako takiego medium wyzwalającego emocje. Tam są wiersze, które zostały napisane pod wpływem, że uporczywie słuchamy jakiegoś utworu. Nie są oczywiście takie dosłowne znowu inspiracje, żebym starał się jakoś wczytywać szczegółowo w biografię wymienionych tam twórców, czy w swoich tekstach nawiązać do tego, co oni pisali. Bardziej interesowała tam aura emocjonalna, która towarzyszyła ich muzyce. I dlatego ten Ian Curtis znalazł się w tytule drugiego zbioru, no bo grupa Joy Division, zaczynająca w czasach punkowych, oczywiście wyznaczająca kierunki takiej muzyki zimnofalowej, jakoś bardzo w moje ówczesne doświadczenia życiowe, ten depresyjny, dołująca aura muzyki Joy Division oddawała ten stan, w którym się wtedy znajdowałem. Więc dlatego ten Ian Curtis, który oczywiście z początku był jakąś muzyką, która towarzyszyła studenckim imprezom. Znaczy kojarzył mi się z pozytywnymi rzeczami. Ja myślałem, to jest mój świat, to jest moja muzyka. Spotkania oczywiście gdzieś po domach, puszczanie tego z winyla. Ale później się okazało, że nie ma nic trwałego i ten świat się rozpadł. Już nie będę wchodził tam w jakieś szczegóły, ale w którymś momencie zacząłem, że to się jakby wszystko skończyło i wtedy to nabrało zupełnie innego odcienia. Natomiast historia tego Kutabuka jest trochę inna. Kutabuk przywędrował do mnie ze Szlify Bruków, bo tam jest rozdział, na którym najbardziej męczyłem się podczas pisania tej pracy doktorskiej, rozdział o Mironie Białoszewskim. To chyba bodajże rok zmagań z tym rozdziałem. Ale w końcu znalazłem jakąś formułę, która wyjaśniała ten